Cześć, witajcie z tej strony Cichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z turystyki. W tym przypadku nie z turystyki rowerowej, ponieważ znajdujemy się pod moim rodzinnym kościołem parafialnym w Głubczycach. Ten kościół już kiedyś pojawił się na kanale, powiem więcej, on pojawił się nawet dosyć niedawno, ponieważ około 2 tygodnie temu nagrywałem ogólnie taki, powiedziałbym, mój zimowy spacer po zasypanych śniegiem Głubczycach. Widzicie, minęły 2 tygodnie, a po śniegu ani śladu. Naprawdę jest piękna pogoda, w ogóle cały tydzień, czyli dzisiaj mamy dokładnie 26 luty roku 2021. Od środy, raczej już powiedziałbym od wtorku, mamy taką serię, powiedziałbym, zimowych upałów, ponieważ wczoraj było aż 20 stopni. Że naprawdę pogoda się bardzo zmienia i mamy do czynienia z bardzo ciekawymi anomaliami, ponieważ w tym miejscu nagrywałem ostatnie ujęcie właśnie zasypanych Głubczyc. W tym miejscu również skończyłem nagrywać swój pierwszy odcinek, takim, którym głównym tematem był właśnie kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Głubczycach. Niestety ten materiał nagrany został bodajże w... Żeby Was nie okłamać, dokładnie nagrałem go 4 grudnia, tak, na Barburkę roku 2019, kiedy to epidemii o zadych maskach jeszcze nie było mowy, ale ktoś po prostu ruszył huk. No i dzisiaj też również nagrywam odcinek. Tak jakby to powiedzieć, Barburka. Materiał pojawił się bodajże 6 grudnia na kanale, kilka dni później. Dobra, chciałbym skupić się na dlaczego po prostu znowu nagrywam odcinek z kościołem, właśnie naszym głównym parafialnym w Głubczycach, ponieważ to był 4 grudzień, ale to nie był oczywiście zimowy miesiąc, tak jak ogólnie wszystkie sezony zimowe w przeciągu ostatnich kilku lat. Było bardzo wiecznie, wiele nie było słychać, może teraz też jest trochę wiecznie, ale na pewno myślę, że jest lepsza pogoda, też mam nowy telefon, myślę, że troszeczkę lepiej to nakręcimy. Pod względem merytorycznym odcinek w miarę był udany, raczej nie było tam żadnych jakichś zakłamań, wielu pomyłek, ale chciałbym to jeszcze raz na nowo odświeżyć, również w zimie, ale w troszeczkę cieplejszej, ładniejszej odsłonie. Co my tutaj widzimy? Przede wszystkim widzimy tutaj skrzydło, presbiterium oraz taki malutki kawałeczek kolejnego skrzydła wynurzującego się za presbiterium. Jest to typowo neogotycka budowla i nie powiedziałbym, że stara, ponieważ te skrzydła oraz presbiterium oraz wieżyczka, która łączy presbiterium z skrzydłami oraz z dachem głównego kościoła, tak bym powiedział, powstała w roku 1907, kiedy to została ukończona przebudowa kościoła pod przewodnictwem architekta Hansa Bakera, bodajże z Niemiec. To był berliński architekt. On również, powiedziałbym, uczestniczył w przebudowie ratusza na styl neogotycki. Bardzo słynny architekt niemiecki, ponieważ oczywiście wtedy Głubczyce były pod rządami i w granicach państwa niemieckiego. Kościół znacząco został powiększony, ponieważ wcześniej świątynia była o wiele mniejsza, nie posiadała tych dwóch skrzydeł, posiadała dosyć długie presbiterium. Nie jestem pewien, czy to presbiterium było dłuższe niż teraz. Wydaje mi się, że było o ciupinkę krótsze, ale było naprawdę długie, bo proporcjonalnie odejmując te skrzydła, kościół kończył się około, powiedziałbym, z presbiterium 30 metrów dalej, czyli te presbiterium było naprawdę bardzo długie. No teraz też wygląda dosyć ciekawie, ładnie, ale wtedy naprawdę presbiterium było ogromne. Co ciekawe, kościół pochodzi z wieku XIII. Oficjalne źródła niestety nigdzie nie jest zapisane, z którego dokładnie roku pochodzi kościół. Nieoficjalnie pochodzi on z roku 1259. Jeszcze pamiętam za dzieciństwa na przedzie, czyli na fasadzie kościoła, na prawej wieży, znajdował się napis właśnie 200, bodajże 50-lecie Głubczyckiej świątyni. Był właśnie 2009-1259. Teraz jest bodajże coś innego, ale to zobaczycie w kolejnym ujęciu.
Kościół przez prawie półtorej wieku był pod rządami luterańskimi, bodajże ostatnia msza w obrzędzie katolickim została tutaj oprawiona w połowie wieku XVI, a proboszcz katolicki powrócił do świątyni dopiero już w wieku XVII, bodajże w latach 30., czyli no kilkadziesiąt lat świątynia była typowo świątynią luterańską. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że pod koniec wieku XVI, bodajże w rok Unii Lubelskiej, jeśli się nie mylę, w 1569 ukończona została przebudowa kościoła, która podwyższyła jedną wieżę oraz już ugruntowała całkowicie budowę, jako budowę całkowity kształt budowli, jako budowlę ceglaną. Ponieważ kiedyś, jak widzicie teraz, widzimy dwie dosyć wysokie, równe wieże. Kiedyś jedna wieża, bodajże teraz jak stoję lewa, była o wiele niższa. Postaram się wkleić w tym momencie zdjęcie, jak to wygląda. A raczej jak wyglądało. Myślę, że już zdjęcie pokazałem. Chciałem Wam pokazać ujęcie z tej strony, jak kiedyś się prezentował, oraz jak kościół prezentował się frontalnie. Dobrze, myślę, że po prostu przejdziemy do kolejnego ujęcia. Niestety chciałbym Was przeprosić, ponieważ przebudowa z początku XX wieku była pod kierownictwem oraz pod projektem pana Maxa Hasaka, nie Maxa Beckera, tak jak na początku myślałem, powiedziałem. Widzimy tutaj również figurę świętego Jana Nepomucena, czyli patrona czeskiego. Już wiele razy na moim kanale tą oto postać poruszałem. Dosyć ładna figura. Z tego co pamiętam, kiedyś ona została niedawno odrestaurowana, ale podobna znajduje się na ulicy Moniuszki w Głubczycach, zaraz koło Cyny, przy moście. Ogólnie najczęściej pomniki świętego Jana Nepomucena stawiane są przy mostach oraz przy przeprawach rzecznych. Widzimy również kaplicę, ale nie byle jaką, ponieważ jest to kaplica pod wezwaniem świętego Fabiana oraz Sebastiana, która została wybudowana w roku 1501 i od tego czasu nie była przebudowywana. Pewnie była ona remontowana, zabezpieczana, ale raczej przebudowywana ona nie została. Teraz jest to kaplica typowo pogrzebowa, stąd najczęściej wyruszały pogrzeby. Tak powiedziałbym, pogrzeby orszaki, one aż szły do oddalonego stąd około 1,5-2 km cmentarza, więc dosyć zakłócały one ruch komunikacji miejskiej, raczej nie komunikacji, ale w ogóle ruch po mieście, ponieważ tutaj przy kościele, chyba będziecie teraz niestety słyszeli wiatr, więc obrócę się, przy kościele właśnie, jakby to powiedzieć, idzie główna droga łącząca Głubczycę z Raciborzem oraz z Opolem. Chciałbym Wam jeszcze pokazać fasadę tej oto kaplicy pod wezwaniem świętego Sebastiana. Tak się ona prezentuje. Oddalmy się trochę. Widzimy tutaj wieżę chyba najmłodszego renesansowego ratusza w Polsce, odbudowanego w roku 2008 w celu zobaczenia całej bryły kościoła. Prezentuje się on nad wyraz bardzo, bardzo według mnie majestatycznie oraz wygląda na ogromną, typowo już wielkomiejską świątynię. Widzimy potężne skrzydło oraz właśnie prezbiterium oraz główny kościół z dwoma wieżami. Co ciekawe, na wieżach do dzisiaj znajduje się, powiedziałbym, takie mieszczenie gospodarcze, w którym mieszkał dzwonnik. Tam, z tego co pamiętam, są otynkowane oraz wygładzone ściany oraz znajduje się piec kaflowy. I teraz pytanie do Was. Jeśli ogląda to jakiś po prostu jeszcze większy pasjonat historii oraz zabytków głubczyckich oraz ogólnie zabytków, bardzo chciałbym wiedzieć, ile metrów wysokości posiadają oto wieże kościelne kościoła w Głubczycach, ponieważ są one naprawdę bardzo wysokie. Ja przypuszczam, że jest to około 70-80 metrów i myślę, że są to wyższe wieże niż w katedrze opolskiej, czyli no,
głównym sakralnym budynku diecezji opolskiej, do której właśnie należy również nasz oto kościół parafialny. Widzimy skrzydło, troszeczkę cegła się wyróżnia, tamta jest taka jakby bardziej wypalona i co ciekawe, ona jest starsza od tej, co tutaj widzimy, która została użyta w przebudowie z roku 1903-1907. Chciałbym jeszcze zaprosić Was do ostatniego ujęcia z zewnątrz, w którym zaprezentuję Wam fasadę, oraz do ostatniego już ujęcia filmiku, w którym zaprezentuję Wam wnętrze świątyni. No i witam Was w ujęciu, w którym widzimy główną bryłę fasady kościoła. No naprawdę prezentuje się on według mnie majestatycznie i monumentalnie. Jest to naprawdę wielka kupa cegieł, oczywiście nie obrażając tego budynku sakralnego, bo naprawdę jest to według mnie przepiękny kościół i naprawdę wygląda on potężnie. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że ogólnie do roku 1830, bodajże w latach polskiego powstania listopadowego, raczej naszego powstania, jednego z większych, niestety przegranych, w latach właśnie 1830-1831 został usunięty cmentarz, który znajdował się wokół kościoła, na rzecz nowo wybudowanego na ulicy Wrocławskiej. Co bym jeszcze chciał rzec bądź dodać? Chciałbym dodać, że po drugiej stronie kościoła znajdują się salki katecheczne. To są takie budynki, powiedziałbym, barokowo-klasycystyczne. Myślę, że może też dodam również ujęcie. One pochodzą bodajże z wieku XVIII-XIX. Tam kiedyś, kiedy jeszcze nie było tych wystających troszeczkę skrzydeł bocznych, znajdowała się dżuma lipa lub lipa dżuma, czyli jedno z najstarszych i najciekawszych drzew, jeśli do dzisiaj by istniało i stało, może i w Polsce, jak i w nie w Europie, no i na pewno w Głubczycach. Niestety zostało ono wycięte, było też już w dosyć słabym stanie poprzez chęć wybudowania tych skrzydeł bocznych. Tak się prezentuje fasada kościoła, a ja bardzo czekam na Waszą opinię w komentarzach, czy zgadzacie się, że te wieże mogą mieć 70-80 metrów, bo według mnie tak. A jeśli ktoś zna wartość wysokości tego oto kościoła, to naprawdę bardzo, bardzo czekam na podzielenie się swoją wiedzą. Również znajduje się tutaj moja notabene szkoła podstawowa, do której uczęszczałem 6 lat przed reformą edukacji w roku bodajże 2017, która nastąpiła. Widzimy tutaj również pomnik świętego Jana Pawła II, czyli polskiego papieża, który został ufundowany z funduszów mieszkańców miasta Głubczyce, odlany z brązu kilka lat temu, bodajże 3 lata temu, już w tym roku, w 2018, na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak się prezentują wspominane przeze mnie wcześniej salki katecheczne, a tak się prezentuje plebania, która jest nową plebanią, wybudowaną w 1825 roku. Zapraszam do wnętrza głubczyckiej świątyni parafialnej. Tak się prezentuje wnętrze głubczyckiej świątyni. No, naprawdę jest ono ogromnych rozmiarów. No, jest według mnie naprawdę zacne i warte uwagi. Tak się prezentują organy. Organy pochodzące z Czech, z krnowskiej fabryki, czyli z Krnowa, bardzo słynnej w całej Europie. Wybudowane zostały na początku wieku XX, no i do dzisiaj, oczywiście miały swoje remonty, renowacje, ale do dzisiaj ładnie i pięknie grają nam podczas mszy, podczas nabożeństw. Widzimy tutaj oczywiście takie, powiedziałbym, gotyckie zdobienia, oczywiście ołtarzyki. Bardzo ładnie się to prezentuje. Na uwagę zasługuje też przede wszystkim droga krzyżowa, która swoimi rozmiarami pasuje do rozmiarów świątyni. Przede wszystkim na uwagę zasługują sklepienia żebrowo-krzyżowe. To są sklepienia z tej jeszcze starej świątyni, pochodzącej sprzed przebudowy z roku 1907, która została ukończona w 1907. Tutaj kończy się zaraz, żebym się nie pomylił, w tym miejscu kończy się stary kościół, a tutaj zaczyna się nowy.
Na uwagę zasługują przede wszystkim granitowe filary podtrzymujące sklepienia, przepiękna ambona, która jest bardzo podobna do znajdującej się trochę skromniejszej w Grudyni Wielkiej. Mamy do czynienia z neogotyckim ołtarzem oraz z dwoma niedawno odremontowanymi, odrestaurowanymi raczej ołtarzami bocznymi. Z lewej strony widzimy Pana Jezusa, z prawej strony widzimy Pietę Matki Boskiej, no a ołtarz oczywiście również z Matką Boską, która oczywiście symbolizuje wezwanie świątyni. Tak to się prezentuje. Naprawdę ogromny, bardzo przejrzysty, duży kościół. Myślę, że jest w stanie bez problemu pomieścić do kilku tysięcy wiernych, tam około 2,5 tysiąca miejsc siedzących. W dzisiejszych czasach epidemii oczywiście jest to o wiele, wiele mniej, ale naprawdę jest to ogromna świątynia. Na pewno, naprawdę Głubczycy nie mają się czego wstydzić. Jest to ten budynek, ten sakralny budynek jest na równi z katedrą, bazyliką świętego Jakuba w Nysie oraz katedrą pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Tak to się wszystko prezentuje. Myślę, że ten materiał jest troszeczkę lepszy od tego, co ukazał się na kanale bodajże na początku grudnia roku 2019. W trochę innych czasach, ale jednak tak to się wszystko prezentuje. A ja życzę Wam dzisiaj już miłego dnia. Oczywiście w ten piękny, słoneczny tydzień lutego. No i wypada mi się tylko z Wami już pożegnać w wnętrzu tej oto pięknej, głubczyckiej, jakby to wypadałoby powiedzieć, jak to zawsze się mówi, głubczycka. Czesi to nazywają nie Nawa, tylko Fara, głubczyckiej Fary. Trzymajcie się.